Wars jest serią, która miała swoje początki w 2007 roku. Wtedy ukazała się pierwsza część tej serii. Została ona ciepło przyjęta w naszym kraju oraz zdobyła swoją rzeszę fanów. Od razu widać, że gry, którym się wtedy twórcy inspirowali, to były Gothic i Oblivion. Niektórzy nawet ironicznie za granicą nazywali Two Wars pogromcą Obliviona. Gra miała lepsze opinie w wersji na PC. Wersja na Xboxa 360 dostała masę krytyki. Dotyczyła ona głównie optymalizacji oraz błędów. Po tym, jak twórcy osiągnęli przyzwoity sukces, postanowili pracować nad kontynuacją, która miała być bardziej ambitna od swojego poprzednika. Twórcy chcieli, by kontynuacja miała swoją własną tożsamość i moim zdaniem udało im się to zdecydowanie. Każde miasto w grze ma swój urok, swoją ścieżkę dźwiękową, klimat oraz inny sposób życia mieszkańców. Gra nawet dzisiaj ma całkiem imponujący system tworzenia mikstur. W zasadzie każda roślina może dać ciekawy efekt. Dzięki niej może powstać coś, czego byśmy się w ogóle nie spodziewali. Do tego każdy przepis na miksturę możemy sobie zapisać. System walki jest przyzwoity. Decydujemy, w którym kierunku chcemy swojego bohatera rozwijać, czy w walce wręcz, strzelaniu z łuku, bądź magii. Wszystko jest do naszej dyspozycji. Mapa Two Worlds 2 jest ogromna i po przejściu prologu mamy dostęp w zasadzie do całego świata. Miejsca są dosyć różnorodne i pełne sekretów. W zasadzie każdy akt to inne miasto do zwiedzenia. Graficznie tytuł nadal po 13 latach przyzwoicie wygląda. Muzyka w grze jest bardzo dobra. Może spokojnie konkurować z innymi grami RPG w tym zakresie. Gra moim zdaniem jest jak najbardziej warta polecenia. Mimo prawie 13 lat na karku, Two Worlds 2 zachwyca klimatem, muzyką, systemem magii, alchemią i różnorodnością świata, po którym się poruszamy. So, why didn't you accept the crown? Trust me. After 5 years in Gandahar's castle, I've had enough of the place. Besides, it's not like me to sit around all day long, even on the throne. Guess it's not like you to have all the wealth and women of Antalor either. Are you serious?